dobry, kochani. Dzisiaj tak dla odmiany przywitam Was w łazience. Troszeczkę się naprawiłam, że tak powiem. No i dzisiaj chyba będę z tej strony kamery. Mam nadzieję, że taka forma filmu też Wam się spodoba i będziecie do mnie częściej zaglądać. Widzimy się znów w kuchni, ale w troszeczkę innym kadrze, tak? Zazwyczaj pokazuję Wam to, co się dzieje tutaj, to, co się dzieje tutaj. Nie pokazuję siebie. Wynikło to chyba troszeczkę z tego, że się wstydziłam. Nawet nie wiem, jak to nazwać, szczerze mówiąc. No ale chyba pora, abym częściej się do Was w ten sposób odzywała. Być może będzie się Wam to podobać. No i mi chyba też to będzie sprawiało większą przyjemność. Pierwotnie zamierzałam też nagrać Wam tak film, jak robię to zazwyczaj, ale sytuacja zmusiła mnie do tego, żeby ugotować dosłownie w pół godziny obiad, bo umówiłam się z mężem, słuchajcie, umówiłam się z mężem na 14:40 u niego pod pracą, a mam tam kawałek, muszę dreptać, że tak powiem, ze 25 minut na pewno. No dzisiaj jest piękna pogoda, także przyda mi się taki spacerek, ale zrobimy dzisiaj, ja zrobię. Tak, i pokażę Wam bardzo szybkie takie danie. Mam fileta z kurczaka, mam makaron, mam resztę pieczarek, mam jakąś paprykę jedną, mam szczypiorek, słodką, jak to się nazywa, śmietanę, masełko, użyjemy jakiejś cebulki, czosnku, przypraw, no i coś tam wyczarujemy. Myślę, że Wam się też to spodoba. Może taki szybki obiad, nie wiem, troszkę prowizoryczny, ale coś dam radę chyba. No to co? No to zaczynam, nie? Dobra. Ja sobie będę pomału wszystko przygotowywała, pokroję fileta w kosteczkę, szczypiorek jak leci, obiorę pieczarki, pokroję, podsmażę na maśle, wstawię makaron, a w międzyczasie będę sobie do Was gadała. Słuchajcie, rzadko mówię o sobie, w zasadzie nie mówię o sobie, ale może tak Wam napomknę coś. Tak więc zacznę od tego, że w tym roku skończę już 33 lata. Od 2017 roku, że mówię, od 2016 roku jestem żoną mojego męża. Tak. I tak naprawdę to za niego, dla niego przyjechałam tutaj do Wielkiej Brytanii, bo on tutaj pracuje i mieszka od 2004 roku, także już kawał czasu. Ja cały czas pracowałam i mieszkałam w Polsce. Pochodzę z mojej miejscowości, ze wsi, oddalonej 30 parę kilometrów od Kielc. Już gdzieś tam później, jak skończyłam szkołę, przeprowadziłam się do Kielc, wynajęłam mieszkanie, zaczęłam pracę. Pracowałam, słuchajcie, w sklepie spożywczym. Kochałam tą pracę. Wcześniej miałam staż po szkole od razu w biurze. Byłam asystentką prezesa w Zieleni Miejskiej, tak, u nas w Kieleckiej. Śmiesznie, nie? Śmiesznie to brzmi, asystentka prezesa. Mnie to bawiło, ale no cóż, takie miałam stanowisko. Ale powiem Wam szczerze, że jakoś specjalnie mi ta praca nie odpowiadała, nie leżała mi. Miałam możliwość zostania po stażu tam, bo przedłużano mi dwa razy ten staż, ale jednak się nie zdecydowałam. Jak już mi się kończył staż, to znalazłam jakieś tam ogłoszenie w prasie i poszłam na rozmowę. I tak zaczęła się moja przygoda z pracą w sklepie. W pierwszej mojej pracy pracowałam od 2013 roku do 2010 do 2013 roku, a później znalazłam sobie drugą pracę, kawałek dalej, rzut beretem, na tym samym osiedlu tak naprawdę, także wszystkich klientów, że tak powiem, znałam. Mieszkałam tam obok, słuchajcie, do pracy miałam rzut beretem. Mieszkałam w jednym bloku, a w bloku obok był sklep, w którym pracowałam. Także ja mogłam sobie wyjść dwie minuty przed rozpoczęciem pracy z domu i swobodnie zdążałam, tak? Nie miałam problemu.
Natomiast jak wyszłam za mąż, w zasadzie to zanim wyszłam jeszcze za mąż, kupiliśmy sobie mieszkanie w drugim końcu miasta. No i tutaj zaczęło się wszystko komplikować, że tak powiem. Słuchajcie, bo moje dojazdy do pracy trwały godzinę. Mimo że to samo miasto, tak? Kielce nie jest duże. Ja jeszcze wtedy nie miałam prawa jazdy, chociaż kurs na prawo jazdy rozpoczęłam i zakończyłam w 2007 roku, ale nigdy nie podeszłam do egzaminu, słuchajcie. I dopiero w 2017 roku, kiedy tak naprawdę już zakończyłam pracę w tym sklepie, poszłam na egzamin. A! Najlepsze, słuchajcie, zanim poszłam na egzamin, musiałam iść do Urzędu Miasta i jakieś tam papierki musiała mi pani wydać odnośnie tego, przepraszam, kiedy skończyłam kurs i tak dalej, żebym mogła to do Wordu zanieść. Jakież to było jej zdziwienie, kiedy dała mi tą moją całą kartę taką, tak, ze szkoły jazdy i ona patrzyła i mówi, ale pani ma tutaj błąd. Ja mówię, jak to? Jejku, przecież mamy, to był wrzesień, słuchajcie, bo ja we wrześniu zdawałam prawo jazdy, a robiłam kurs równo chyba dwa dni, tak jakby, nie wiem, 12 zdawałam, a 10 skończyłam kurs tego samego miesiąca, tylko że 10 lat wcześniej, nie? No i co? No i wydano mi te papiery, tak? Pani się uśmiała, jak nie wiem. Mi nie było do śmiechu, trochę mi było wstyd, że tyle czasu czekałam ze zrobieniem tego prawa jazdy. Poszłam na egzamin, słuchajcie. Wydawało mi się, że wszystko zarąbiście umiem. Testów uczyłam się, no, ze 2 tygodnie na pewno. No bo to trzeba było sobie przypomnieć, nie? Jak nie chodziłam, kurs skończyłam 10 lat wcześniej, i tak dalej. Poszłam na pierwsze testy, nie zdałam. Mówię, no ciul, dobrze, że nie wykupowałam sobie egzaminu z jazdy. Zapisałam się na następne testy za 2 dni. Zdałam. Super. No to się zapisałam na egzamin, na jazdę. Po 4 dniach miałam egzamin z jazdy. Słuchajcie, umówiłam się na godzinę 8 rano, bo tak się zaczynały egzaminy. I tak sobie myślę. Wszyscy moi znajomi, którzy chodzili na późniejsze godziny, oblewali, nie? A zazwyczaj, nie wiem czy wiecie, ale w Wordach jest tak, że egzaminy zazwyczaj, znaczy teraz to już chyba się troszkę zmieniło, ale często było tak, że na tą samą godzinę losowali 3 osoby. No więc siłą rzeczy, skoro egzamin ma trwać do godziny, to siłą rzeczy mogła zdać 1, góra 2 osoby, tak? Ktoś musiał oblać. No to sobie myślę tak, jak mnie wylosowali, pojechałam na tą godzinę 8, tam wylosowali nam tego egzaminatora, nie? No i stoimy tacy zestresowani. No i pan się pyta, kto pierwszy? No to ja mówię, ja! Tak się wszyscy na mnie popatrzyli, odetchnęli, nie? No i mówię, no to dobra, jedziemy. I wiecie co? Jeździłam, wałkował mnie 47 minut, tak? Godzinę maksymalnie może. I zdałam, słuchajcie, za pierwszym razem zdałam. Dokupiłam sobie tylko 3 godziny jazdy przed egzaminem, także niewiele. No i zdałam, a nie wiem, jeżeli ktoś orientuje się, jak tam było ze zdawalnościami egzaminów, to może wiecie, ale u nas w Kielcach bardzo ciężko było zdać. Także wszyscy byli w ciężkim szoku. No ale cóż, no fajnie, nie? Bardzo się ucieszyłam. I najlepsze było to, oj, chyba już mi się dobrze olej zagrzał. Przesadziłam chyba z temperaturą. Już to widzę. Będzie skwierczeć. Dobra, troszkę się uspokoiło. Mam nadzieję, że będziecie mnie słyszeć, bo jak się smaży, to troszeczkę hałasu robi. Muszę tutaj wytrzeć, bo strasznie mi naklapało. No i co? I słuchajcie, pan mówi, zdała pani. No to ja płacz, nie? Płacz i to taki, że po prostu łzy leciały mi jak grochy. Patrzy się na mnie jak na wariatkę, nie? I mówi, a czegoż pani płacze? Ja mówię, bo ja tak strasznie czekałam na to,
zdała pani za pierwszym razem, nie? Bo oni jakieś tam, nie wiem, papierki mieli i tak dalej. Ja mówię, no tak, ale ja na to prawo jazdy czekałam 10 lat. Pan zdziwiony mówi, jak to? Ja mówię, no tak, tyle odwlekałam. Mówię, mój egzamin, nie? No i tak, dobra. Słuchajcie, i wyszłam z tego, po tym egzaminie, jadę sobie do domu, nie? Upłakana jak cholera, że tak powiem, przepraszam. Ludzie patrzą na mnie jak na wariatkę. No ja sobie myślę, tak, fajnie. Samochód stoi pod blokiem. Mieliśmy, znaczy mamy cały czas tam w Polsce dwa samochody. Mąż pojechał jednym na lotnisko. Śmiałam się, bo mówię, tak jakby miał przeczucie, nie? Że pewnie zdam. No i jak do niego zadzwoniłam, że zdałam, no to oczywiście radość. No i zrobił mi niespodziankę. Użyję przyprawy do gyrosa. Rzadko używam takich przypraw, no ale czasem można. Postanowił zrobić mi niespodziankę i wykupił, słuchajcie, wycieczkę. Poleciliśmy wtedy do Grecji na Zakynthos. I co? No i oczywiście umówiliśmy się, mówi tak, no to ja przylecę. Tak wyliczyliśmy, że on by przyleciał z Anglii. Zdążyłby spyżowić z lotniska po mnie przyjechać, słuchajcie. I bylibyśmy na lotnisku na wylot na te wczasy, nie? Dzwoni do mnie wieczorem. Mówi, no gotowa jesteś? Ja mówię, że tak, nie? No to dobra, super. Wszystko naszykowałam. Mówi, no to dobra, to mówi, ja idę się odprawiać. Ja mówię, no to spoko, nie? Słuchajcie, minęło pół godziny, dzwoni do mnie. Słuchaj, lot odwołany. Ja mówię, co? On mówi, nie, sorry, opóźniony. Ja mówię, no to super, no to już żeśmy polecieli na wczasy, nie? No i taka szybka rozkminka, słuchajcie. No i liczymy, tak, ile tam czasu nam potrzeba, żeby dojechać z Pyrzowic do Kielc, Kielc do Pyrzowic i tak dalej, bo to trzeba się jeszcze odprawić. I takie tam. Wiecie, co ja zrobiłam? Mając 2 dni prawo jazdy, tak naprawdę zdany egzamin, nie? Nie miałam jeszcze prawo jazdy fizycznie w ręku, nie? Ja o godzinie 3 w nocy wsiadłam w samochód i z Kielc pojechałam do Pyrzowic. Po prostu jak teraz o tym myślę, to ja nie wiem, czemu ja tak zrobiłam. Teraz pewnie bym tak nie zrobiła, nie? No bo to już minęło parę lat, troszkę, że tak powiem, zmądrzałam. I wiem, że teraz na pewno bym tak nie zrobiła. No ale wtedy, słuchajcie, no, prawo jazdy 2 dni, traska zrobiona. Mówię, no to jestem super kierowca. No i tak się zaczęło, nie? Fajnie, powiem wam, że fajnie. Ja się bardzo cieszę, że zrobiłam prawo jazdy. Strasznie długo to odwlekałam. Ale bez prawa jazdy to jakby z ręki. A szczerze mówiąc, wiecie co, tutaj nie jeżdżę. Jeździłam na początku moim samochodem z Polski. Ale samochód wrócił do Polski. Ja wróciłam tutaj bez niego. Ale dlaczego to jest inna historia? Może kiedyś wam o tym opowiem. No, może wam kiedyś opowiem. No i co? Co ja wam jeszcze mogę o sobie powiedzieć? Wrócę jeszcze do tego, że właśnie zakończyłam na tym, zobaczcie, jak uciekłam od tematu, że ja sobie w tym sklepie tam pracowałam, w końcu odeszłam, nie? Zrobiłam prawo jazdy, no ale odeszłam za namową męża, bo tak naprawdę wiecie co, życie na odległość, takie małżeństwo na odległość, życie w takiej rozłące, to wcale nie jest fajne, nie? Myślę, że jak ktoś ma doświadczenie z taką sytuacją, to wie. Tym bardziej, że no, my, tak jak mówię, byliśmy młodym małżeństwem. Młodym, nie młodym, tak? Wiekiem nie młodym, ale starzem młodym. No i chcieliśmy razem zamieszkać. Moje zarobki, jak wiadomo, w Polsce nie były zbyt wysokie. Więc reasumując, lepiej opłacało się, że zrezygnowała z pracy i przyjechała tutaj. No i jak pomyśleliśmy, tak zrobiłam. No i cóż, no i od 2017 roku praktycznie cały czas tutaj jestem z moim mężem, nie pracuję. Ja nie pracuję. Z tą kurką domową. Nie no, żartuję. Nie pracuję, bo no tak, żeśmy
żeśmy ustalili i po prostu tak jest, nie? Możecie tego nie pochwalać albo pochwalać. Nam jest tak wygodnie. No, ale jeszcze w ubiegłym roku my w Polsce byliśmy w zasadzie raz, dwa razy w miesiącu, na kilka dni. Tak nam się fajnie udawało zawsze. Gdzieś tam wyhaczyliśmy tańsze bilety. A jak wiadomo, przez COVID-a, powiem wam, wszystko się pokomplikowało. I byliśmy, ostatnio byliśmy we wrześniu chyba w Polsce, o ile się nie mylę. A poprzednio byliśmy w marcu, jak przed jeszcze zamknięciem granic, polecieliśmy w marcu. Byliśmy 3 dni. Przylecieliśmy do Anglii i chyba 2 dni później zamknęli granicę. Podwoływali nam wszystkie loty. Ja tam miałam rezerwacje do przodu porobione, no ale cóż. Podwoływali nam wszystkie loty, słuchajcie. No i tak sobie tutaj siedzimy, nie? Na wakacje, jak polecieliśmy, to siedzieliśmy 2 miesiące w Polsce. Było super, tam wam odżyłam niesamowicie. Mi strasznie brakuje Polski. Nie wiem, czy wy też byście tak mieli, ale ja mam tam rodzinę, ja mam tam znajomych. Wiadomo, znajomych się, jak już się jest gdzieś tam na odległość, to znajomi też, wiadomo, już ich tak nie ma, nie? No ale co zrobić? No i tak sobie tutaj żyjemy. Chociaż ja i tak uważam, że wolałabym wrócić. No ale to już czas pokaże, nie? Ale szczerze mówiąc, powiem wam, że ja bym chciałabym wrócić do Polski już na stałe. To już wcale nie jest tak fajnie, tym bardziej, że już teraz po Brexicie troszeczkę się pozmieniało, już nie będzie tak prosto, nie będzie łatwo się przemieszczać. Wszystko jest utrudnione, jeszcze ten COVID. No i nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. Ale powiem wam, że mi ta sytuacja, znaczy tak, z jednej strony przeszkadza mi ta, kuźwa, poklepało mnie. Z jednej strony przeszkadza mi ta sytuacja z COVID-em i te wszystkie ograniczenia, ale z drugiej strony to tutaj u nas się zrobiło tak spokojniej. Mniej ludzi, mniejszy ruch na ulicach. No w sklepach to wiadomo, nie ma aż tyle osób. Gdzie osób jest? Nie ma aż tyle osób. Jak w marcu zamknęli nas, słuchajcie, w marcu pierwszy raz, o, jak znajdę zdjęcia, to zrobię wam przebitki, jak u nas wyglądały półki sklepowe. Słuchajcie, nie było prawie w ogóle towaru. Papier toaletowy dostać, matko boska, absolutnie, absolutnie od sklepu do sklepu żeśmy jeździli. Tym bardziej, że u nas pozamykali prawie wszystko, zostały otwarte spożywki, jakieś tam funciaki, no bo tam są sprzedawane artykuły chemiczne, jakieś tam troszkę jedzenia, więc te sklepy były czynne, a całą resztę pozamykali. I my tak naprawdę, słuchajcie, cały czas mamy zamknięte galerie, salony fryzjerskie, salony kosmetyczne nie pracują, bardzo dużo ludzi nie pracuje, potracili pracę, ci, którzy mają własne działalności. Na początku, jak był pierwszy lockdown w marcu, czy tam w kwietniu, owszem, dostawali jakieś tam większe wsparcie od państwa, natomiast teraz to już to jest znikome. Pomagają, no wiadomo, no wszędzie każde państwo pomaga jak może, nie? Ale to nie jest tak, jak powinno być, mi się wydaje. Ludzie troszeczkę tutaj teraz biedują. No i też z tego powodu takie się stwarzają też nerwowe sytuacje.
Widać to po ludziach. Widać to po ludziach. Ja mam mnóstwo, znaczy mnóstwo, no mam tutaj znajomych Polaków, mój mąż ma tutaj rodzinę. Także widać, co się dzieje. Ludzie potracili pracę. No trochę słabo, nie? Jejku, jak tak przygotowana nagrywam, to tak ładnie musi wyglądać, a teraz to trochę chaotycznie. No ale może lepiej się tak stresować, żeby wszystko było ładnie, pięknie. Powiedzcie mi, czy wy też tak wykorzystujecie to, co macie w lodówce, jakieś tam ostatki i robicie jakieś tam prowizoryczne dania? Mi się rzadko to zdarza, bo zazwyczaj planuję, co będę gotowała przez cały tydzień. No ale teraz jakoś tak troszkę mi rzeczy zostało, a myślę, że dzisiaj chyba, jak już mój mąż wyjdzie wcześniej z pracy, słuchajcie, jest za 20, jest 13:40. Także ja mam dosłownie 20 minut do wyjścia. Nie wiem, jak zdążę, ale chyba zdążę. Jak mi się makaron ugotuje, to już będzie super. Jak się woda nie zagotowała. No, także skoczymy gdzieś tam na zakupy. Pewnie uzupełnimy zapasy, chociaż... troszkę jeszcze mam zapasów. Trochę świeżych owoców, warzyw mi już brakuje, także muszę to uzupełnić. Bo może nie wyglądam na jakąś kurczynkę i osobę, która by zdrowo się odżywiała, ale szczerze mówiąc, to powiem wam, że staram się zdrowo odżywiać. Nie objadam się, nie jem po nocach, a tak jakoś samo z siebie troszkę się zasiedziałam, że tak powiem, na bezrobociu i na tym lockdownie. Ale chyba pora wziąć się za siebie i może teraz z wiosną troszkę kilogramów zrzucić. Okej. Kurczę, już mogę wyłączyć. Kurczę, wymyłam wszystko w zimnej wodzie, tak mi ręce zmarzły. Szok. Już niepotrzebne, niepotrzebne, niepotrzebne. Mogę tu wyrzucić? Okej. No powiem wam, że nawet sprawnie mi to idzie. Jak się nie stresuję, że muszę wszystko ładnie, pięknie pokazać, po kolei, tak jak bym chciała. Już wstawię sobie makaron. Ale że jest piękna pogoda. Się gotuje. Chyba tam muszę podlać troszkę wody pod to mięsko. Zwiększę temperaturkę. Niech mi się to szybko zagotuje, bo mi to cały czas ubywa czasu, wiecie? Jak to fajnie powiedziałam, cały czas czasu. Muszę jeszcze tutaj troszeczkę posprzątać. I pozmywać. Mam nadzieję, że taka forma filmu też wam się spodoba. No i że troszeczkę was, znaczy troszeczkę,
i że Was nie zanudziłam tymi moimi opowieściami, ale tak sobie pomyślałam, że może porozmawiam z Wami po prostu tak jak z koleżanką, prawda? No i powiem Wam co nieco o sobie. I co jeszcze? No i może, no widzę, że tam już mam ponad 80 subskrypcji, także jeżeli chcielibyście coś jeszcze o mnie wiedzieć, zapytać może, jak tutaj pewne sprawy wyglądają, to pytajcie w komentarzach, będę miała, że tak powiem, kolejny pomysł na film, może nie pomysł na film, ale może ciekawego coś Wam będę mogła powiedzieć, nie? Może czegoś się dowiecie, czego nie wiecie. Jak to tutaj na tych naszych wyspach jest. Trochę mi paruje, nie chcę włączać okapu, bo nawet mnie nie usłyszycie wtedy. Dobra, kochani, ja już będę pomału kończyć. Muszę się zbierać. Może jeszcze coś tam po drodze uda mi się Wam pokazać, jak tu to moje miasteczko, wiocha moja, nie no miasteczko, wygląda. Nie ma tu nic specjalnego, szczerze mówiąc. Wszystkie galerie, wszystko mamy pozamykane. Także póki mamy lockdown, to zbyt wiele Wam nie mogę pokazać, nawet jakbym chciała. Muszę jeszcze doprawić słodką papryką, żeby osiągnąć taki kolor, jakbym chciała, Dania. Okej. Okay. Teraz trochę pogotuję, żeby się zredukowało. No. Nie mam za dużo czasu, więc duża temperatura i redukujemy. Dobra, kochani, ja w takim razie kończę. Może odezwę się do Was jeszcze później, po prostu jak dam radę. Jeżeli nie, to jutro, być może pojutrze. Może taka forma filmów bardziej Wam się spodoba. No i będę ją kontynuować. Oczywiście takie typowe przepisy też będę wrzucać, bo niekiedy nie czuję się na siłę, żeby zrobić sobie na przykład makijaż. Po prostu ja się nie maluję na co dzień, szczerze mówiąc. Więc na pewno taka forma filmów, jaka była wcześniej, też będzie się pojawiać. No ale może więcej takich pogadanek będę nagrywała. Dobra, kochani, uciekam. Trzymajcie się. Miłego dziomka Wam życzę. I do następnego. Pa! Hawaje. Ja założyłam zimową kurtkę i tak naprawdę nie jest aż tak ciepło, bo jest chyba 12 stopni, ale ja spóźniona, więc lecę, a mam no ze 2 km do przejścia. Także taki troszkę trening będę dzisiaj miała. Nie no, pięknie jest, słuchajcie, no może piękne niebo. Kończę. Odezwę się później. Pa! Dzisiaj z okna pokazywałam Wam ten statek rano. Tutaj u nas jest taki dosyć duży port przeładunkowy. Widać, nie wiem jak to się nazywa, żurawie takie do przenoszenia
kontenerów. Mini bloczki socjalne. Pędzę dalej. Zobaczcie, tam stoi wózek zakupowy z marketu. I to chyba z Morrisona, który jest jakieś 4 km dalej. Ale to jest na porządku dziennym, że spotykamy gdzieś na poboczach wszędzie. Jak to się nazywa? Wózki zakupowe.